Co prawda mówiło się już o tym kilka razy, ale wygląda na to, że tym razem Toyota naprawdę wycofa Avensisa z europejskiej oferty. Nie jest to oczywiście samochód, o którym śnimy po nocach, zazdrościmy sąsiadowi albo prosimy, żeby podjechał, gdy zamawiamy taksówkę. Wręcz przeciwnie, jest on nudny, jeździ średnio, a przez wiele lat swym wyglądem przypominał raczej chińską podróbkę niż porządną limuzynę. Dziś przychodzi mu podzielić los Hondy Accord, której brakuje na rynku już od kilku lat. Nie wiem, czy za tymi autami ktoś będzie tęsknił, ponieważ większość klientów woli zamówić dziś SUV-a albo crossovera. Ja jednak bardzo żałuję, że producenci rezygnują ze sprzedaży tego typu pojazdów, ponieważ sam bardzo lubię nimi jeździć. Może Accordem bardziej niż Avensisem, ale zastanawiam się, czy ta decyzja nie pociągnie za sobą innych i w dyrektorskich gabinetach nie rozpoczną się debaty nad sensownością sprzedaży aut tej klasy. Być może Volkswagen nie będzie zastanawiał się nad sensownością sprzedaży Passata, ale szkoda by było, gdyby z rynku miała zniknąć Mazda 6, Ford Mondeo, Opel Insignia czy Kia Optima. Nierealne? To samo myślałem jakiś czas temu o Accordzie i Avensisie. Wiadomo też, że producenci nie kierują się tym, że ja albo wy będziecie czegoś żałować. Kierują się opłacalnością produkcji i statystykami sprzedaży, a tam próżno szukać dziś japońskiej limuzyny. Patrząc na sprzedaż w ubiegłym roku, w pierwszej dziesiątce aut najchętniej kupowanych przez polskich klientów nie znalazł się żaden przedstawiciel klasy średniej. Co więcej, w pierwszej dziesiątce aut kupowanych przez firmy znalazł się tylko Passat. I tak, polski rynek nie ma żadnego przełożenia na rynek europejski. Ale tym razem nasze gusta pokrywają się z wyborami sąsiadów, bo w najlepszej dwudziestce najlepiej sprzedających się aut w 2017 roku znalazł się znowu jedynie Passat, na 18 miejscu. Jeśli jest to jednak jedyny argument za wycofaniem Avensisa, nie przemawia on do mnie za bardzo, bo w takim wypadku z salonów wycofać powinno się większość samochodów, bo przecież w rankingach króluje jedynie kilka modeli. I jeszcze jedna uwaga. Jeśli Avensis zostanie wycofany z powodu niskiej sprzedaży, ponieważ klienci przestali uwielbiać limuzyny klasy średniej, czy naprawdę receptą na zwiększenie obrotów jest wprowadzenie na rynek jeszcze większego Avensisa? Konkretnie Toyoty Camry. Być może jest to plotka, ale dość często powtarzana. Jeśli okaże się prawdą, jestem bardzo ciekawy przyjęcia samochodu, który będzie prawdopodobnie gorzej wykonany, gorzej jeżdżący, droższy i więcej palący. Daj znać, co ty sądzisz o nadchodzącej zmianie. Czy koniec Avensisa może pociągnąć za sobą kolejne modele? I czy w ogóle jest czego żałować? Zapraszam do dyskusji w komentarzach pod filmem. Trzymajcie się, cześć!